kiedy pada deszcz, mówimy, że jest potrzebny ziemi. Kiedy świeci słońce, zwykle się nad tym nie zastanawiamy. 200. rocznica urodzin Ignacego Łukasiewicza, twórcy lampy naftowej, zdaje się być bardzo dobrym pretekstem do tego, żeby zastanowić się nad rolą światła w przyrodzie. I o tym będzie właśnie wystawa, którą przygotuje Babiogórski Park Narodowy i która zostanie otwarta podczas Święta Borówki. Wystawa pod tytułem Światło w przyrodzie została opracowana przez Tomasza Urbańca i Katarzynę Fujak, pracowników Babiogórskiego Parku Narodowego. Jej otwarcie odbędzie się 31 lipca, wtedy kiedy słońce będzie w zenicie, czyli o godzinie 12, podczas Święta Borówki. Serdecznie zapraszamy.